Kochani, tak jak powiedziałem, cały czas trwa taki okres czasu, w którym stajemy przed Bogiem i budujemy się, aby do tego dzisiaj, bo Mariusz tutaj mówił, żeby nasza zasobność finansowa była coraz większa. Dlaczego? Dlatego, że nasza zasobność finansowa jest kluczem do naszego szerzenia Królestwa Bożego. To jest po prostu proste, prościej nie można, nie? A dwa, tak naprawdę zasobność finansowa jest, przyjaciele, uwielbieniem Boga. Boga wielbisz przez to, że niczego się, że masz, że niczego się nie brak, że masz. I kielich twój przelewa się właśnie, bo rozumiecie, to jest bardzo ważne. Tym wielbisz Boga. Ludzie, mi zależy, żeby każdy z was to załapał, że Boga wielbimy sukcesem naszego życia. Tym się wielbi Boga. Boga nie wielbimy naszą służbą. W ogóle rozumiesz, o co tutaj chodzi? Służba to jest skutek bliskiego chodzenia z Bogiem. To jest skutek. Tak, też na tym sądzie Bożym, tam przed Trybunałem Chrystusowym będzie wspomniany temat służby. Natomiast prawdą jest to, że realnie służba człowieka, realnie służba jest ściśle związana z jego osobistym szczęściem. I oczywiście są takie osoby, którzy mają takie pragnienie ascetyzmu, ale to jest mniejszość na świecie. Naprawdę to jest niewielki procent takich ludzi. Tak, ci ludzie też chwalą Boga w ten sposób. Tylko jest ich mniejszość. To jest naprawdę garstka tych ludzi. Większość ludzi po prostu wycofuje się ze stanu posiadania, dlatego że oni sobie nie radzą. I poprzestają na jakimś tam poziomie i tak sobie tam żyją, odmawiając sobie masy różnych rzeczy. Zapominają o swoich marzeniach, zapominają o swoich pragnieniach, zapominają, czego w życiu chcieli, co im chodziło po głowach, kiedy byli dziećmi, zapominają o tym. Wiecie, co robią? Wypierają te rzeczy, no bo no ileż można się męczyć? Po co ja będę myślał o tym, co jest super w moim życiu, skoro i tak mnie na to nigdy nie będzie stać? No to wyprę to, czymś to zamienię to. To jak ludzie miłość zamieniają na odpowiedzialne małżeństwa. Takie coś. Miłość zamieniają. Że chodzi o miłość, to nie o odpowiedzialność. Nie, chodzi o miłość. Albo na przykład zamieniają miłość do drugiego człowieka na rodzinę. Rodzina. W ogóle to po co ty to zamieniasz? Rodzina jest rodzina. Rozumiesz, a jak można tworzyć rodzinę bez miłości twojego życia w tej rodzinie? Co to za rodzina? Przez co ta rodzina jest? Przez odpowiedzialność? Mam rodzinę mieć? Kto ci każe mieć rodzinę w ogóle? Jezus, w ogóle jest napisane, że będziecie większe rzeczy czynić niż ja, on nie miał rodziny. Rozumiesz, o co chodzi? To większe niż ja będziecie czynić. Ja w ogóle zacząłem tego teksty rozpatrywać, mówię, jak to większe? A Bóg mówi, będziesz jeszcze mniejszy miał. Ludzie, im bardziej będą ze mną chodzić blisko, tym będą mieli mniejszą potrzebę, rozumiesz, posiadania fizycznych rodzin. Im bliżej czasów ostatecznych, tym bardziej to się będzie działo. Już w najstarszej księdze Hioba jest napisane, że bardziej błogosławiony jest ten, co się nie urodził. Ty. Najstarsza księga Biblii. Najbardziej błogosławiony ten, co się nie urodził. Czyli okazuje się, że on jest, tylko się nie urodził. Dobre? I dalej jedzie. Mówię, lepiej ma poroniony płód. Mówię, lepiej ma poroniony płód? Ja od tamtej pory, tak a propos, jak przeczytałem ten tekst, że lepiej ma poroniony płód niż on, bo on siebie tutaj stawia, niż on, wiecie, biznesmen, ojciec, mąż, mówię, lepiej ma poroniony. Ja mówię, to ja od tamtej pory przestałem w ogóle walczyć z aborcją. Słowo honor, ja oświecenia doznałem. Mówię, kurczę, mówię, te dzieciaki, kurczę, wszystkie wyskrobane mają lepiej niż ja. Ktoś powie, to jest chore. Ja mówię, ale mają lepiej. Lepiej. Wszystkie są w niebie, a ja tu się bujam i muszę diabłu łeb rozwalać.
Rozumiesz? Sorry. Trzymajmy się pism, a będziemy żyli długo i szczęśliwie. Przyjaciele, pieniądze są o wiele ważniejsze niż się ludziom narodzonym z Bożego Ducha wydaje. Im się wydaje, że one nie są takie ważne. Zresztą w ogóle wielu, wielu ludziom na świecie się wydaje, że pieniądze nie są takie ważne. Wiecie? No, najczęściej ci ludzie, którym się wydaje, że pieniądze nie są takie ważne, to są właśnie ludzie, którzy wyparli to i wprowadzili jakąś ideę w życiu. I mówią, tu chodzi o jakość, tu chodzi, aby być, a nie mieć. To nie chodzi o to. Ja jestem w ogóle przekonany, że chodzi o jakość i jestem przekonany, że chodzi o to, aby być, a nie mieć. Tylko to Bóg wymyślił mieć. Pamiętacie, kto to wymyślił? Pamiętacie, kto wymyślił Eden, zanim wymyślił ludzi? Pamiętacie, kto stworzył kompletne środowisko do życia, zanim stworzył ludzi, którzy tam mieli żyć? Pamiętacie, kto to zrobił? Kto tym ludziom urządził wejście w tą ziemię? Kto im wszystko urządził? I to jest ciekawe. A więc najpierw ustawił im mieć, a potem powołał byt. On byt wprowadził do mieć. Gdzie te humanistyczne teorie wypychają to wszystko, mieszają, kręcą i tak dalej. Narodziłeś się z Bożego Ducha i posiadasz pełne prawo do kompletnej zasobności finansowej. Pełne prawo, nie pół prawa, nie kawałek prawa. Jest to tobie przypisane na tym samym poziomie, co zbawienie wieczne. I na zasadach takich, jak Asia dzisiaj powiedziała, kielich twój przelewa się. Nie wystarcza, tylko nadwyżka. Czyli standardem Bożym nie jest to, że ci wystarcza. To nie jest standard Boży. Że ci wystarcza, rozumiecie, o co chodzi? To jest pomysł szatana na życie ludzi. Więc szatan prowadzi ludzi w ten sposób, aby ludzie za szczyt szczęścia mieli to, że im będzie kiedyś wystarczać. I teraz oni żyją wiarą, że będzie im wystarczać. Jeszcze nie wystarcza. No kiedyś wreszcie wierzę, dotrwam do miejsca, że będzie mi wystarczać, nie? To tak jak, słuchajcie, pracować przez 50 lat tak, że ci siądą wszystkie organy po to, żeby mieć dobrą emeryturę. To w ogóle i masz 7 dych na przykład, czy ileś, wszystko ci siadło, no nie? I ty my nareszcie mam emeryturę. To twoim celem życia jest emerytura? My kiedyś byliśmy na takim spotkaniu, ja to na własne uszy słyszałem, jak dziecko z religijnego domu zapytane, jakie ma marzenie, to on powiedział, że chciałby mieć rentę. Że co? Że chciałby zostać emerytem, przepraszam, on emerytem. A on tak, że on chciałby zostać emerytem. A on miał, słuchajcie, 12 lat, ten dzieciak, o marzenie zapytany, kim będzie emerytem, bo emeryturę będzie przynosił. Rozumiem, że to jest listonosz czy ktoś, on emerytem by chciał być. Ja się tak mówię, skąd temu dziecku, 12-letniemu dziecku w centrum Europy przyszło do głowy takie marzenie, żeby być emerytem? No musieli mu w domu tak władować, że to pracujmy na dobrą emeryturę. Ja mówię, człowieku, ZUS, człowieku jest zbawicielem człowieku tego człowieka. Rozumiesz, ZUS zamiast Jezus. Rozumiesz, on ma ZUS za wspólnika życiowego i on teraz pracuje na dobrą emeryturę. To jest mistrzostwo świata. Bo nawet to się wkłada w głowę, tak? To się ludziom wkłada w głowę naprawdę takie rzeczy, nie? To satanistyczne poglądy wszystko są. Dobra emerytura. Będę miał 8 dych, zacznę żyć. Pewnie, że zaczniesz. Rozumiesz, o co chodzi. To nie jest Boży zamysł. Jest taki bardzo fajny film. Fabularny, normalny, nie dokument, tylko fabuła. Ten bokser się nazywa... Foreman. O Foremanie. Obejrzyjcie. Teraz jest 2023, któryś o Foremanie. O młodym chłopaku, który z pobożnej rodziny. Tylko w ogóle to jest ciekawa rzecz. Facet umie jedną rzecz. Tylko się bić. Od dzieciaka się tłucze.
I matce jego nie przychodzi do głowy, to jest pobożna kobieta, pobożna, wierząca kobieta w ogóle, prawdziwie wierząca kobieta, jego matka, nie? Narodzona z Bożego Ducha. Tylko babeczce nie przychodzi do głowy, że to, że on się leje od dzieciaka, to jest talent. Ona to gromi. Jak możesz robić, rozumiesz, jak to możesz robić? Przecież może cię ktoś zranić. On mówi, mamo, ale to ja zawsze wszystkich ranię. I tego chcesz? No. Wiecie, o co chodzi? I wiecie, Foreman to jest nasz brat w Chrystusie. To jest pastor kościoła. Obecnie. Rozumiecie? Wielebny Foreman. To? W Houston. Ktoś chce pójść do kościoła wielebnego Foremana, to proszę bardzo. Bo narodzony z Bożego Ducha człowiek i ten człowiek, tylko o co chodzi? On odkrył swój talent. Bóg mi dał pięści. Ktoś mówi, no naprawdę. No tak. Tylko był źle ukierunkowany po prostu. On nie rozumiał, że te pięści mają mu służyć do tego, żeby został miliarderem. I żeby mógł mówić Ewangelię do takich ludzi, do których ja i ty nie wiem, czy dotrzemy. Rozumiesz, bo podejść do jakiegoś prezydenta, uścisnąć mu rękę i powiedzieć, panie prezydencie, czy pan wie, że pana Jezus kocha? Chciałem panu powiedzieć tutaj na tej rozmowie, 5 minut masz rozmowy z prezydentem, człowieku na przykład Stanów Zjednoczonych i stoisz i 5 minut mu głosisz Ewangelię. Dobre? Przed królów pójdziecie, powiedział pan. Tylko jednak wtedy, kiedy zrozumiecie, że tam trzeba sobie utorować drogę. Pieniądz to jest coś, co toruje ci drogę w życiu. Drogę ci toruje. Nie na darmo najmędrszy człowiek świata, chodzący po tej ziemi, czyli Salomon, był jednocześnie najbogatszym człowiekiem na świecie. Rozumiecie? Czyli mądrość z bogactwem była połączona jak bolek z lolkiem. Rozumiecie? Połączona. Bo ludzie mówią, ja jestem mądry. Ja mówię, ale jesteś pusty. Ja jestem mądry. Mówię, ale pusty. Mówię, jest taki jeden człowiek w Piśmie Świętym opisany, bardzo mądry, tylko pusty. Jest napisany, dzięki jego mądrości mogło być uratowane miasto przed wrogiem, ale nikt go nie słuchał, bo co było? Bo był pusty. I każdy go olewał. Bo on nie wykorzystał swojej mądrości najpierw do tego, żeby się wzbogacić, tylko próbował od razu swoją mądrością wpłynąć na innych ludzi. A inni ludzie najpierw chcą zobaczyć twój osobisty sukces w życiu. W tym świecie obecnie nie dotrzesz do masy ludzi, nie pokazując im osobistego sukcesu. To jest niemożliwe. Rozumiesz? Bo ten świat ma swojego Boga. Tym Bogiem jest Mamon. To jest jego Bóg, tego świata. Wiecie, co to jest Mamon? To jest zespół demoniczny, który dobra materialne stawia wyżej niż Boga. Taki zespół demoniczny. On stawia to wyżej niż Boga. On oddaje cześć temu. A pieniądze nie są po to, żeby oddawać im cześć, tylko są po to, żeby nimi dziękować Bogu. Dlatego powinieneś mieć dużo pieniędzy, żeby dobrze dziękować. Chcesz dobrze dziękować? To bądź człowiekiem, który ma dużo szmalu. To będziesz dobrze dziękował. Bo dla Boga o wiele ważniejszą rzeczą jest twój sukces, niż twoje powiedzenie dziękuję ci, Panie, uwielbiam ci, Panie, jestem pusty w ryj, chory, załamany nerwowo, ale ja cię uwielbiam i wywyższam, mój Panie. A Bóg trzyma się za głowę. Dobrze, że jego głowa nie boli, bo w jego ranach i sińcach jest jego uzdrowienie. Rozumiesz? Dobrze, że Bóg nie może zawału dostać, bo by dawno przez nas wszystkich dostał. Panie, wywyższam Cię. Panie, uwielbiam Cię. Moją nędzą, moją głupotą, moją chorobą, moją patologią społeczną. Halleluja! I trafia się do takiej wąskiej grupy społecznej, takich patoli. Rozumiesz? Dla których szczęściem największym jest to, że się umieją palcami pobawić. Nie tędy droga, przyjaciele. Bóg zasobność materialną umieścił w ofierze Jezusa Chrystusa. I tylko i wyłącznie od nas zależy, czy my po to sięgniemy. Tak samo z tematem uzdrowienia, uwolnienia, każdej innej rzeczy związanej z wymianą krzyżową. Wszystko zależy od nas.
Wiarą możemy po to sięgnąć. A jak wspomniałem na początku dzisiaj spotkania, wiara nie jest po to, żeby wyrywać drzewa i wrzucać w morze. Rozumiecie? Oni byli zachwiani, kurczę, nie wiem jak, intelektualnie chyba, no, że on im to powiedział w ogóle. Rozumiesz? Po raz pierwszy w życiu, od kiedy głoszę Słowo Boże, będę mówił o dziesięcinie dzisiaj. Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Świadkiem moja żona, Norbert, z którymi zaczynaliśmy kościół jeszcze w Szczypiornie, ja nigdy w życiu nie głosiłem o dziesięcinie. A dzisiaj będę głosił. Dlaczego? Dlatego, że jestem w miejscu, w którym mogę to robić. Nie? W którym wiem, co z tym zrobić. Nie? I wiem, jak wam to podać jako klucz. Mnie interesuje podawanie ludziom kluczy Dawidowych do drzwi tego świata. To mnie interesuje. Mnie nie interesuje rzeczy, które po prostu powiem coś komuś, a ktoś po prostu, no tak, tak ładnie, ale naprawdę, Arturze, wspaniale głosiłeś. Nie. Ja nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że ja wspaniale głoszę. Ja wiem, że ja wspaniale głoszę. Ja mam bardzo wysokie poczucie własnej wartości, graniczące z narcyzmem, naprawdę. To jest w ogóle niezachwiana wiara w siebie w ogóle, nie? Natomiast chodzi o co? Ja potrzebuję, żeby dzieci nie biegały. O, dziękuję. I potrzebuję tego, żebyśmy wszyscy mieli dużo pieniędzy. I potrzebuję tego, żeby z moich kazań wychodziły klucze, którymi będziemy mogli otwierać drzwi zasobności materialnej. Dziesięcina, przyjaciele, czyli 1/10 dochodów, to jest od najdawniejszych czasów rzecz, która była płacona na cele związane z rozwojem lokalnych wierzeń. To jest w ogóle nie jest temat Izraela. Zanim w Izraelu powstała idea dziesięciny, w ogóle tam nie powstała idea dziesięciny. Dziesięcina była dawno, dawno, dawno przed Izraelem. Tak jak nie wiem, czy wiecie, obrzezanie było dawno, dawno, dawno przed Izraelem. To trzeba troszkę się pointeresować źródłami historycznymi, które o tym mówią. Tak samo jak temat, że był Adam i Ewa i wąż, były dawno, dawno, dawno przed Izraelem. To są wierzenia babilońskie, rozumiesz, o co chodzi, tamtych ludów, nie? To, co czytamy w Piśmie Świętym, to jest po prostu wzięte, są różnego rodzaju prawdy Boże z wierzeń tamten ludów żyjących dużo wcześniej przed Izraelem. Takie są fakty. Także Mojżesz oprócz tego, że Mojżesz nie napisał żadnej księgi, także taka jest prawda, że księgi mojżeszowe to jest dlatego, że komuś się, nie wiem, tam ktoś ubździło i powiedział, Mojżesz nie pisał ksiąg. A po drugie, to co tam jest napisane, to są rzeczy, które już istniały w dawnych poprzednich ludach. No ale dziesięcina już w starożytnej Babilonii, w Rzymie, w różnych tych wszystkich ludach, ludzie oddawali część swoich corocznych, corocznych zbiorów, z pól, sadów, trzód i tak dalej. Oni to robili, to była normalna sprawa. Był jakiś kult religijny gdzieś i przynosiło się 1/10 tego, co oni mieli jako swój dochód. Rozumiecie? To jest pradawny zwyczaj. Zwyczaj starszy niż Izrael. Księga Malachiasza 3:10 mówi tak. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Czy wy wiecie, że to jest jedyny zapis w Piśmie Świętym, w którym Bóg nawołuje, żeby go wystawić na próbę? Jedyny zapis. W ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebiańskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Ponad miarę. On mówi, wystawcie mnie na próbę. Bóg mówi, zachęcam cię, żebyś mnie wystawił na próbę. Ludzie wystawiają Boga na próbę w rzeczach, w których nie powinni go wystawiać i grzeszą tym samym. Na przykład, nie wiem, kładą runo. Tacy są w ogóle mądrzy chrześcijanie, że na przykład wstają rano i mówią, pierwsza rzecz, która mi wpadnie w oczy, to przez nią przemówi do mnie Pan. Otwierają oczy, wiesz o co chodzi, nie wiem, i tam widzą, nie wiem, zielony liść na parapecie, nie? I mówią, teraz Pan mówi do mnie, nie?
Wiesz, robią różne rzeczy chrześcijanie. Bawią się w totolotka, palce wkładają w Biblię, rozumiesz? I takie zabawy mają. I tak wystawiają Pana na próbę. Mówią, jak zrobię dla Ciebie to, to zrób dla mnie tamto. Albo na przykład składają Mu przyrzeczenia, obietnice. Bóg powiedział, nie będziesz obiecywał. Nie rozumiesz mnie? Nie będziesz przysięgał, nie będziesz składał obietnic. Twoje tak będzie, twoje tak, twoje nie, twoje nie, co innego jest od złego. Wszystkie przyrzeczenia, wszystkie obietnice, wszystkie układy, które robimy z Bogiem, przychodzimy do Niego, obiecujemy Mu coś, mówimy, ja zawsze tak będę postępował, a wtedy Ty będziesz robił to, to są bzdury, bzdury, bzdury i grzech. Ale jest jedno miejsce, gdzie jest napisane, wystawcie mnie na próbę i to są sprawy finansowe. I on powiedział, przynieście całą dziesięcinę, jedną dziesiątą wszystkich waszych dochodów, przynieście do domu Bożego. Jedną dziesiątą wszystkich dochodów. Ja nigdy nie głosiłem o dziesięcinie, ale ja w swoim życiu zrobiłem system dziesięciny, proszę zapytać moje żony. Co to jest, że ja zrobiłem system dziesięciny? Nauczyłem tego Norberta, który prowadzi tak do tej pory swoje działania finansowe. Mi jak ktoś coś dał, dałeś mi coś, dałeś mi buty na przykład. Pierwsza rzecz, którą bym zrobił, gdybym dostał buty, sprawdziłbym cenę tych butów i odłożył dziesięcinę z tych butów. Jakbyś mnie podwiózł samochodem gdzieś i ja przez to nie musiałbym kupować biletu za 12 zł, to bym złoty 20 przygotował na dziesięcinę. Ja chcę dzisiaj was czegoś nauczyć. Kiedy on pościł, tak robił przez lata, pościł, to obliczał, ile kosztują jego dzienne posiłki. Rozumiecie? I przynosił pieniądze, które miał wydać na te posiłki do kościoła. To się tak robi. Dzisiaj nie jem śniadania, obiadu i kolacji. Tyle, tyle i tyle. Miałem na to wydać. Co robię? Odliczam, przynoszę do kościoła. Ostrzygł mnie ktoś za darmo. Patrzę, ile kosztuje fryzjer. Odliczam 10%. Przynoszę do kościoła. A nie mówię, ale Pan mi błogosławi. Brat mnie ostrzygł, siostra mnie ostrzygła, brat mnie podwiózł, siostra mnie podwiozła. Nie rozumiesz, że każde dobro, które jest w Twoją stronę, uwalniane przez jakiegoś człowieka, to masz obowiązek przynieść dziesięcinę do kościoła? Chyba, że nie chcesz szmalu mieć. To sobie mów, jak cię w ogóle Bóg kocha, jakie ty masz błogosławieństwo. Bóg cię uczy, bo to wielki nauczyciel. On nie daje ryb, on daje wędki, sieci. On daje kutry rybackie. Rozumiesz? Ty się modlisz o rybę. Potrzebuję rybę, bo ja jestem głodny. Potrzebuję rybę. Rybę bym zjadł. Fish and chips. Dobry jestem z angielskiego, nie? To z MTV wszystko. Chodzi o to, że ty chcesz rybę, a on chce ci dać kuter. Rozumiesz, o co mi chodzi? On mówi, ja chcę ci otworzyć okno w niebie. Ja nie chcę ci dać promyka słońca. Ja chcę na ciebie zesłać potężny promień, aby kielich twój przelewał się, abyś zaskoczył świat swoją zasobnością, żebyś uwielbił mnie przez to, żebyś stał się przepływem moich pieniędzy. A przy okazji wszystko będzie ci dodane. Rozumiesz? To, co dzisiaj Gosia mówiła z perspektywy służby, że szerzysz królestwo i wszystko ci inne będzie dane, to jest ukierunkowane na całą formułę szerzenia królestwa, nie tylko na sprawy ewangelizacji, czy tak. Rozumiesz? Tylko cała formuła, a wszystko inne będzie ci dodane.
Płacenie dziesięciny, podkreślam sformułowanie płacenie. Będę dzisiaj używał sformułowań, które są adekwatne do tego, co mówi Bóg. Płacenie dziesięciny jest podstawowym prawem życia sięgającym korzeniami niepamiętnych czasów. Musicie się odreligijnić, wyjść z mentalności parachrześcijańskiej, która jednak krzyczy, że ty musisz dawać dziesięcinę, dlatego że pastor jest pusty w ryj i nie potrafi sobie zarobić, rozumiesz? A druga mówi, proszę ciebie, że ty w ogóle nie powinieneś płacić, bo to jest nowe przymierze i w nowym przymierzu nie ma dziesięciny. Ja to kiedyś powiedziałem, oczywiście, że nie ma, jest stocina. 100% twojej świętej pupci należy do Boga Wszechmogącego, bo zażyczyłeś sobie narodzić się na nowo. Nikt cię nie pchał do tej armii, nikt cię nie pchał do tej rodziny. Za uszy cię nikt nie wciągnął do chrześcijaństwa, nikt cię nie wkręcił w chrześcijaństwo. Natomiast za chrześcijaństwo się płaci. To jest ekskluzywny klub, klub dla VIP-ów, a nie klub galaretki roku, rozumiesz, o co chodzi? To klub dla VIP-ów. Żeby Kościół zrozumiał, że jest ekskluzywny, ekskluzywny. Kościół to nie jest zespół niepełnosprawnych intelektualnie i emocjonalnie ludzi. To ekskluzywny klub, za który się bardzo dużo płaci. Rozumiesz? Dlaczego się płaci? Żeby tam posiedzieć. Wchodzisz sobie do tego klubu i sobie siedzisz. I za to płacisz. Tak jak różne kluby lordów na przykład gdzieś w Londynie czy gdzieś, wiesz o co chodzi, gdzie fotel kosztuje więcej niż samochód. Ale ty sobie jesteś w takim klubie, ty płacisz 1000 funtów, żeby być w tym klubie. I to powoduje, że jesteś szanowany na mieście ogólnie. Rozumiesz? Jak jesteś w tym klubie, tak, to momentalnie zaczynasz, inaczej na ciebie patrzą w ogóle. Rozumiesz? Inaczej patrzą na ciebie. Posłuchaj. Rolnik musi płacić ziemi, żeby mógł zebrać kolejny plon. Musi zapłacić ziemi. 1/10 ziaren zbóż musi zwrócić glebie. Inaczej nie zbierze nowego plonu. Zebrał tonę pszenicy. Tona pszenicy. 1/10 tony musi być oddzielona, bo ona musi iść w zasiew. Co należy do rolnika? 90%. Ale 10% musi zwrócić ziemi, żeby co? Żeby w przyszłym roku też mieć tonę. Jak chce inwestować, bo jeszcze raz mówię, to nie jest inwestycja jeszcze. To jest zdrowy rozsądek. Bo jak on przeżre te 10%, zasieje resztę w glebę, to mu przyjdzie mniejszy plon. Czyli to jest kretyn. Rozumiesz? 100 kilo w ziemię. Aby co? Obumarło! 100 kilo dobrego ziarna trzeba zabrać i wrzucić w glebę, aby zgniło, obumarło. Rozumiesz, o co chodzi? Ktoś powie, jaka strata? To nie jest strata. To zdrowy rozsądek, aby w przyszłym roku znów miał tonę. Jeżeli jest człowiekiem interesu, to sobie w tym roku zaciśnie pasa, nie zeżre 90%, tylko zeżre 70%. I na przyszły rok zrobi zasiew, rozumiesz, o co chodzi, z 30%, tak? I będzie miał 3 tony, bo jest mądry. Pracowałem w Mrówce i nawiązałem kontakt z pewnym człowiekiem, któremu głosiłem Ewangelię, ale on nie chciał się nawrócić. Ale powiedziałem mu między innymi o prawie dziesięciny. I on miał 2 wspólników, też niewierzący, i oni handlowali lustrami. I ich firma podupadała bardzo mocno. Po jakimś czasie on się pojawił z powrotem, bo go nie było kilka miesięcy, pojawił się z powrotem, mówi do mnie, Artur, dziękuję ci. Ja mówię, za co? Nauczyłeś mnie czegoś.
Po rozmowie z tobą na temat w ogóle płacenia dziesięciny usiadłem z moimi dwoma wspólnikami i porozmawialiśmy. I ustaliliśmy we trzech, czyli co się stało? Nastąpiła modlitwa zgody. Rozumiecie zasady? Posłuchajcie. Oni się zgodzili we trzech, że 1/10 swoich dochodów będą oddawali na według nich ważne rzeczy. Ich firma stanęła na nogi. Ktoś powie, co to jest? A przecież oni nie znali Boga. Nie, ale zastosowali Boże narzędzie. Rozumiesz, o co chodzi? Ja ci dzisiaj nie opowiadam o znajomości Boga, bo jak nie znasz Boga, rozumiesz, to co dla ciebie ja mówię, jest dla ciebie nieczytelne. W ogóle jest, to jest czarna magia, co ja kurczę opowiadam dzisiaj. Ja nie mówię dzisiaj o Bogu. Ja mówię o prawach starszych niż czas, o prawach Bożych, o prawach. Na początku było Słowo, a Bogiem było Słowo. Dziś mówię do ciebie o Bogu jako o Słowie. O Bogu, który uwolnił swoje prawidła, aby każdy, kto je stosuje, nie zginął, ale miał życie wieczne. Gdy przeznaczasz część swojego majątku na szerzenie prawdy, to tym samym otwierasz się na to, aby prawda wygenerowała ci to, czym ona sama jest. Ona sama ci wygeneruje, jak to ziarno. Siejesz w prawdę, siejesz w szerzenie prawdy, to ta prawda będzie wydawać plon w twoim życiu. To jest bardzo ważne, to jest prawo. To nie ma, czy Bóg jest w tym, czy Boga nie ma. Ludzie, to właśnie to religia mówi, takie, to, a Bóg w tym jest? Ja mówię, a jest woda w wodzie? A cukier w cukrze? Ile tego jest? Ile jest Boga w Jego prawdach? A ile jest prawd Bożych w Bogu? Co to w ogóle za historię? Ile jest czerwieni w ogóle w Mariusza Bluszce? W ogóle jakieś, rozumiecie? Dziesięcinę składa się również ze swoich wierzeń, przekonań i ocen. Gdy takowe przeznaczasz dla innych, odbierając sobie tym samym czas i energię, to również przynosi plon do twojego życia. Chodzi, aby dać 10% przynajmniej czegoś. Czegoś. I z tej puli, z której dałeś, to zyskasz. Oczywiście tutaj podnoszą się głosy, no tak, to ja nie będę tego robił w pieniądzach, to dalej będziesz pusty w ryj. A w innych dziedzinach na pewno będzie ci coś tam się fajnie robiło. Na przykład będziesz dawał 10% swojego czasu na tworzenie relacji. Będziesz miał bardzo fajne grono przyjaciół. Według twojego rodzaju wszyscy będziecie puści w ryj. Ale będzie wam dobrze. Będziecie się spotykać, będzie mineralna, będą 4 rurki, będzie szklanka z paluszkami i naprawdę będzie wam dobrze. Czemu? Bo złożyłeś dziesięcinę ze swojej relacji i ona zapłaciła w twoim życiu tymi ludźmi. I sobie razem siedzicie. 4 pustaków przy stole, ale jest jak wam, jak w środku, ciepło jest. Rozumiesz? Ciepło jest w środku. I fajnie. Jeśli chcesz na tym poprzestać, to jest twoja prywatna tragedia. Ale ja dziś mówię o tym, od czego to się zaczyna. Od pieniędzy. Bo pieniądze są częścią życia człowieka. Bo na pieniądze trzeba zapracować. A dając pieniądze, automatycznie dajesz swój czas, swoją energię, wszystko. Rozumiesz? Dajesz ze swojego mozołu, ze swojego trudu. Dajesz część siebie. Tak jakbyś część siebie wyrywał i oddawał. Kiedy dajesz pieniądze. Nie chodzi o to, że płacisz Bogu za Jego błogosławieństwo, ale o to, że dawanie dziesięciny usprawnia twój umysł do sięgania po coraz większą zasobność. Im więcej dajesz,
tym jesteś bardziej otwartym człowiekiem na zarabianie. Tym więcej widzisz i rozumiesz w sferze finansowej. To udrażnia twój mózg. Udrażnia w ogóle ciebie. W ogóle rozumiecie, że dawanie jest bardziej błogosławione niż branie? Jeżeli dasz 10% tego, co wypracowałeś, rozumiesz, to umysł twój się otworzy na kolejną tonę zboża. W ogóle furtka ci się otworzy. Dzieje apostolskie 20:35. Bardziej błogosławiona rzecz jest dawać niż brać. Bardziej błogosławiona. Dawanie udrażnia cię do brania. Dawanie udrażnia cię do brania. Dawanie czyni cię środowiskiem, w które można włożyć. To cię czyni środowiskiem. Bóg reaguje na charakter twoich myśli. Nie zrobi on niczego, czego nie ma w twoim umyśle. To jest niemożliwe. Bóg nie zrobi niczego, co nie pojawi się najpierw w twoim umyśle, jako jakakolwiek forma myśli. Gdy twój umysł trenuje się, aby dawać, to staje się taki jak umysł Boga. Bo Bóg co zrobił? Dał. To mistrz dawania. Wszystko, co stworzył, to on dał. Skąd on to wyjął? Z siebie. Wreszcie na końcu wieków dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dał. To wieczny dawca. Kiedy dajesz, to łączysz się z potężnym dawcą, który jest w twoim duchu. Stajesz się z nim jednej myśli. Następuje współpraca między twoim umysłem, a umysłem Boga. Gdy twój umysł trenuje się, aby dawać, tak się dzieje. Kiedy zaczynasz myśleć jak Bóg, to wtedy ma Bóg drogę, aby realizować to, co w umyśle powstało. Bo musisz myśleć jak Bóg, myśleć jak On. Myśleć jak Bóg. Ludzie, wiecie, coś wam powiem, żyjemy w czasach ostatecznych. Jeśli wierzycie w to, to znaczy, że wierzycie w ogóle w fakty, które są. To są czasy ostateczne. A te czasy definiują się, wiecie czym? Upadkiem umysłu. Umysł upada u ludzi. Niby rośnie, bo powstają nowe rzeczy, nowe wynalazki i tak dalej. Powiedziałem, wow, nowe rzeczy powstają, a ty myślisz, że umysł upada. No upada. I żyjemy w czasie degradacji umysłu. Ludzie myślą o takich głupotach, o jakich nie myśleli nigdy w życiu. W ludzkich głowach są takie braki logicznego myślenia, takie kurcze, takie dziwne składnie myślowe. Nie wiadomo, skąd to się tam kurcze wzięło. Tak jakby przyszło do nas i, i zostało. Bo żyjemy w takim systemie. Więcej, ludzie się nie chcą uczyć dzisiaj. Ludzie mają w nosie się uczyć. Chrześcijanie, większość chrześcijan to są nieuki. Typowe nieuki, którzy tak żyją, w ogóle żyją po siebie czymś, co oni nazywają, że namaszczenie ich będzie dotykać. Nieuki. Nie interesuje ich w ogóle. Nic ich nie interesuje. Coś się zapyta z przeciętnego chrześcijanina, to on patrzy jak sroga w gnat. Nie bardzo wiesz, o czym porozmawiać. O czym masz z nim porozmawiać? W innych językach chyba się z nim tylko dogadasz. Rozumiesz? No tak, no to jest w ogóle parodia. To jest parodia w ogóle życia dzisiaj. Chcesz z nim normalnie porozmawiać? Nie, bo on tego nie wie, tego nie wie, tym się nie interesuje, tego nie obchodzi. Mówię, a co ci obchodzi? Bóg mnie obchodzi. Mówię, ale Bóg jest we wszystkim. Tak, to Bóg cię obchodzi, a to wszystko, co cię otacza, to cię nie obchodzi? To Salomon to był debil w takim razie. To weź w ogóle, napisz, bo ma księga debila. Przypowieści debila, bo on się interesował drzewami, trawą, słońcem, ptakami, kurczę, ludźmi. No to debil, po co się, że Bogiem się powinien interesować. Bogiem. Rozumiesz, o co chodzi? A on tu się interesuje astronomią, muzyką, innymi rzeczami. On to rozkminia, on to myśli o tym człowieku. Rozważając dzieło pańskie, rozważasz Pana. Że prościej nie można. Rozważając dzieło pańskie, chwaląc Boga za jego dzieło.
We wszystkim widząc rękę Pana. We wszystkim widząc rękę Pana. Rozumiesz, rękę Pana, żeby ludzie brali swój telefon komórkowy i najpierw, żeby widzieli w tym rękę Pana, żeby powiedzieli, Boże, uwielbiam Cię za te podzespoły, które tam są. Boże, wywyższam Cię za umysły, które to stworzyły. Halleluja. Rozumiesz? To by dużo więcej zyskali, niż wejdzie i on tam popatrzy, jak, co tam się dzisiaj dzieje w Betel. Proszę Ciebie, a co się tam dzieje u tej, w tym kościele, a co się w tamtym dzieje? A jakie jest uwielbienie? Co Cię obchodzi, jakie jest uwielbienie gdzieś? Czy Ty jesteś łowca uwielbień? No, łowcy uwielbień, człowieku, czy rozumiesz? W ogóle... Uwielbienie. Ludzie w ogóle uwielbienie uznali za muzykę relaksacyjną. Ludzie w ogóle myślą, że słuchanie uwielbienia, rozumiecie, o co chodzi, spowoduje wzrost namaszczenia w ich życiu. Im się takie coś ubzdurało. A ja Ci gwarantuję, rozumiesz, że Mozarta będziesz słuchał, jak się wyciszysz przy Mozarcie, to takie same rzeczy osiągniesz, jak przy uwielbieniu. Bo tu chodzi o ciszę umysłu. Tu chodzi o wyciszenie. Rozumiesz, to już lepiej te nutki puścić u Norberta, takie w domu lecą, plum, 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 plum. Rzeczywiście wchodzisz, przecież nie wiem, jak fajnie jest tutaj. No tam plum, plum, plum leci, człowieku, i rybki w telewizorze. Rozumiecie, co to jest? No to chwała Bogu, że nie uwielbienie. Dobrze, że te rybki. Rozumiesz, o co chodzi. Tu ci coś plumka, patrzysz na rybkę, mówisz, tak mi dobrze w środku. Dobrze ci, bo się wyciszasz. Rozumiesz? Bo te plum, 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 proszę ciebie, współpracuje, proszę ciebie, z twoim mózgiem i się po prostu... tak dobrze. Dlatego masa chrześcijan się nie uczą. Dlaczego? Nie, oni umysł zepchnęli gdzieś na bok. Uważają, co to... Rozumiesz? A tu chodzi, żeby myśleć myślami Boga. A ludzie myślą, że... Słuchajcie, a ludzie myślą, że myślenie, halleluja, chwała Ci, Panie, wywyższam Cię, Panie, uwielbiam Cię, że to są myśli Boga. To nie są myśli Boga, to są myśli o Bogu. Jak mówisz halleluja, to mówisz chwała Jahwe. Jeszcze przynajmniej, żebyś nie był hipokrytą, powinieneś przy tym zatańczyć. Rozumiesz? Bo to jest szalony taniec dla Jahwe. To mówisz halleluja, tańczy dla Ciebie. Rozumiesz? To zamiast mówisz halleluja, to mówisz zatańczyć, to będzie to samo. Ty mówisz, Boże, Ty jesteś moją skałą, Ty jesteś w ogóle moim szczęściem. To jest mówienie do Boga i o Bogu, ale to nie są myśli Boga. Myśli Boga zawierają się w Jego prawidłach. Rozważanie Jego prawideł oznacza funkcjonowanie w Jego myślach. I teraz, jeżeli Bóg myśli o zasobności materialnej dla Ciebie, to Ty, myśląc o zasobności materialnej dla siebie, myślisz myślami Boga. Jeżeli Bóg jest dawcą i Bóg daje i Ty zaczynasz myśleć o dawaniu i zaczynasz dawać, to Ty współpracujesz z Bogiem. Jesteś myśli Chrystusowej. Nie dlatego, że Ty wyznałeś jedynie to, tylko dlatego, że Ty robisz to, co powiedział Bóg, a robisz to dlatego, że tak zacząłeś myśleć. Uwielbiasz Boga swoim umysłem właśnie teraz. Akcja i reakcja są powszechne i wieczne. Jest akcja, reakcja. Myślę o dawaniu, łączę się z umysłem dawcy. Rozumiesz? Zrozum, że realną postać każdej rozmowy zostańmy na rozmowie, kształtuje stojąca za nią idea duchowa. Jak zaczynasz rozmawiać o czymś, za tym coś stoi. Jak zaczynasz myśleć o czymś, za tym coś stoi. Jaka idea stoi za tym, że rozmyślasz o dawaniu? Jaka idea, jak myślisz? Bogadawcy. Łączysz się z ideą bogadawcy. Rozumiesz? Kiedy dajesz coś, idziesz krok dalej, już nie myślisz jedynie, tylko już zacząłeś myśleć i teraz robisz ruch związany ze swoimi myślami, bo jak powiedziałem, najpierw wszystko musi powstać w twoich myślach, nie można dać, nie myśląc, żeby dawać. To jest niemożliwe. Żeby dać, to trzeba pomyśleć, że dać. Inaczej to, ja nie wiem, to gdzie jakiś zastrzyk musiałbyś mieć z fenolu dany i byś tam niósł pieniądze, proszę ciebie, nie? A tak to pomyśleć, dam, tak jak mówię, dam, no i dałem, to teraz ty łączysz się z tą ideą. Łączysz się z nią, bo zadziałałeś zgodnie z tą ideą, połączyłeś się z tą potężną ideą, która za tym stoi. Rozumiesz? Realizujesz odwieczny plan pański. Jeżeli ustawisz, nie chcesz dawać,
to ustawicznie zaczynasz dostawać. Rozumiesz? To działa z automatu. Jeśli chcesz dawać, jeśli przenika cię myślenie dawania, wiecie, co ja mam w głowie na przykład? Ja mam coś takiego, że jak we mnie coś się tworzy, na przykład doświadczam czegoś, ja natychmiast chcę tym się podzielić. Ja to przekuwam zaraz na kazanie, przekuwam na rozmowę, na jakieś działanie. Rozumiesz, o co chodzi? Natychmiast chcę to, co zrobić, uwolnić na zewnątrz. Uwolnić na zewnątrz chcę. Uwolnić na zewnątrz. Ktoś mówi, ty się mądrzysz. Zrozum. Ja uwalniam mądrość, nie mądrzę się. Ja wziąłem i teraz natychmiast chcę uwolnić. Czemu? Ja chcę dać. Mam jakąś obsesję na tym punkcie. Mam obsesję, żeby dać. Rozumiesz, o co chodzi? Obsesję na tym punkcie. Ja nie mam żadnego zatoru. Żadnego zatoru. Chcę dać. Wszystko. Rozumiesz? Dlatego non-stop do mnie coś przychodzi. Ja cały czas robię miejsce. Rozumiesz? Daję finanse, robię miejsce na finanse. Daję wiedzę, robię miejsce na wiedzę. Daję emocje, robię miejsce na emocje. Non-stop. I okazuje się, że z roku na rok jestem większy, silniejszy, mocniejszy, mądrzejszy, bogatszy. Cały czas do góry. Non-stop do góry. To ludzi wkurza na przykład, że jesteś przemądrzały. Biada mi, gdybym nie dawał. Biada mi, jak nie będę pouczał innych. Biada mi, jak nie będę uczył, biada mi, jak nie będę dawał szmalu, biada mi, jak nie będę uwalniał emocji wokół ludzi, biada mi, bo będę niszczał, rozumiesz, o co chodzi? Umierał będę. Muszę dawać to ziarno, muszę siać to ziarno, niech ono se tam obumiera. Nie wiem, co się stanie z tym ziarnem w tobie, ja nie wiem, ale wiesz, co ja mam? Ja mam taki numer, że ja to w ciebie wwalę, rozumiesz, o co chodzi? I ja dostanę z tego zwrot. Dostanę zwrot. Rozumiesz? Bo istnieje prawo dawania i prawo zbioru. Postępuje zgodnie z prawem. Im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Pieniędzy, miłości, życzliwości, szacunku, uprzejmości, dobroci itp. Ja myślałem kiedyś, że ja będę mógł dawać inne rzeczy, a inne mi na przykład przyjdą. Na przykład ja nie muszę dawać życzliwości komuś, albo nie muszę dawać zrozumienia. W ogóle wkurza mnie, jak daję zrozumienie. Rozumiesz, o co chodzi? Mój intelekt kłóci się z głupotą. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Mój intelekt kłóci się z głupotą. Ja mam jak ja widzę głupotę, to pierwsza rzecz, którą mam ochotę, to w ogóle wyeliminować głupotę i źródło głupoty. We mnie się budzi kombajn do zniszczenia wszystkiego, co jest związane z głupotą. Tylko i ja na przykład przez lata to robiłem, nie? Ale potem zacząłem się już mówić zaraz, mówię chwileczkę, przecież to jest nieopłacalna sprawa. Totalnie to się nie opłaca. To co mam zrobić? Wyrozumiałem bądź. Dobrze, Boże. Żebym wiedział, że to nie jest błędne doktrynalnie, to powiedział, przydaj mi wiary. Rozumiesz? Dobra, będę wyrozumiały. I wiecie, co się zaczęło dziać? Wyrozumiałość zaczęła do mnie ładować się drzwiami i oknami. Okazało się, jacy są dla mnie wyrozumiali ludzie. Wow! Jakiś błąd popełnię, to ręką machną. Mówię, kurczę, ale jaja. Wyrozumiałość do mnie wraca. Wyrozumiałość do mnie wraca. Ja mówię to tak ze wszystkim, bo ze wszystkim, Artur. To wjeżdżaj w co chcesz. Płać dziesięcinę, z czego chcesz. Z czego chcesz zapłacić, Artur, dziesięcinę? Z czego? Gdzie chcesz oddać te 100 kilo? Gdzie chcesz, żeby przyszła tona? Gdzie chcesz? Dawaj, 20%, 30%. Ja mówię, ale ja mówię, Boże, w tym się można utopić. Mówię, no i o to chodzi. W ogóle chodzi, żeby się w tym utopić. Chodzi, żeby się utopić. Wiesz, o co chodzi z pieniędzmi? Chodzi o to, żeby się utopił w dostatku. Wiesz, o co Bogu chodzi? O utopienie twoje w dostatku.
w dostatku. Masz się utopić w dostatku. Utopić się w nim. Masz się utopić w dostatku. Oto wola Pańska, chwała Tobie Chryste, Bogu niech będą dzięki. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby dawać. A wtedy będzie to do Ciebie wracać z potężną siłą. 10% Twojego dania przyniesie Ci 90%. A nie wyliczanie. Nieraz mówię, wyliczają brutto, netto, sretto, żeby nie za dużo, co do grosza. Ja mówię, Ty jesteś naprawdę przytomny. Czemu Ty sobie to robisz? Czemu sobie to robisz? Rozumiecie? Ja i tak na tej konferencji, którą robiliśmy, to ja i tak to, ja się do tego nie dotykałem, bo tak sobie zrobiłem, bo ja nie chcę się stresować różnymi rzeczami, więc też trening dla mnie ogromny, że nie dotknąłem się palcem do tego. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, ja bym tam był w stanie zebrać 3 razy tyle pieniędzy. Ja bym przekonał ludzi, żeby na boso wychodzili stamtąd. I bym to zrobił w głębi w ogóle prawdy Bożej. I każdy z nich by był tak błogosławiony, że się w pale nie mieści. W gaciach by ludzie wyszli z tej konferencji. W gaciach. Ja bym ludzi w gaciach wysłał z tej konferencji. Rozumiecie, ja jestem do tego stopnia dzisiaj w ogóle związany z Bogiem. W gaciach by wyszli, tylko wiecie, co by się działo? Od następnego dnia? Wylew. Rozumiesz? Wylew różnych sytuacji finansowych by nastąpił w ich życiu. Nie nadążyłby. Ja to wiem. Tylko jakie to jest różne od idei w ogóle społeczeństwa, w którym żyjemy. Będzie złodziej. No pewnie, że złodziej. Ważne, co zrobisz z ukradzionymi dobrami. Skąd ja to wziąłem? Z Pisma Świętego. Artykuł 157 Kodeksu Karnego. Dzisiaj nie wiem tamtego kodeksu. To była grupa zorganizowana. Z dwójką była o charakterze zbrojnym, z trójką to była kierownica, czyli kierowanie grupą. Kierowanie grupą. Kierowanie grupą. Czy wy rozumiecie, że Bóg pokierował grupą przestępczą? On kazał wyłudzić pieniądze od Egiptu. To była zorganizowana akcja. Oni mieli pożyczyć. 186, Robert tam sprawdza, może i dzisiaj jest 186. Wyłudzenie, 186. Jak z czego? Dzisiaj, tak? No 186 było kiedyś. Generalnie chodzi o to, pożyczcie i nie oddajcie. Od roku do 10 jest w Polsce za to. Rozumiesz, co ja mówię? Pożyczcie i nie oddajcie. Od roku do 10 było. Dzisiaj nie wiem, ile jest. Już. Aha. Powyżej, ty, a wiecie, o co chodzi? To jest, mówimy, złupimy kraj. Złupimy kraj. To nie była grupa przestępcza, gdzie było 5, 10, tylko tam było przynajmniej na początku 400 tysięcy sprawnych, dorosłych ludzi. I oni mieli, ci wszyscy ludzie, pożyczyć pieniądze od Egipcjan znajomych, a potem im nie oddać. To jest, przyjaciele, największy atak finansowy opisany w historii świata. Nikt nie zrobił takiego wału, na czele którego stał sam Bóg. Nikt tego nie zrobił. Ani Kaddafi, ani nikt, żaden inny prezydent. Na takim oficjalu nigdy nie nastąpiło takie wyłudzenie. Pożyczcie i nie oddajcie. Czytaj Biblię ze zrozumieniem. Rozumiesz? Pożyczcie i nie oddajcie. On do nich mówi. A więc chodzi o to, w jakim celu to było robione. Rozumiesz? W jakim celu? Paweł mówi, cóż złego, że was złupiłem? Takie teksty są. Mówi, inne zbory też złupiłem. Paweł, święty Paweł,
twój święty Paweł, twój apostoł. Mówi do nich, a co to z tego, że ja was czyszczę z pieniędzy, jak wy mnie czyszczycie z dóbr duchowych? Przecież ja wam sprzedaję. Sprzedaję wam dobra duchowe. Za darmo siedziałem tyle lat u Arabów, za darmo chodzę teraz, kamieniami we mnie rzucają, topią mnie, chcą mnie zarżnąć, wyroki na mnie są. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego za darmo? Becelować. Przecież jesteśmy jednym ludem, przecież jesteśmy jednym narodem. Płaćcie, 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 płaćcie. On mówi, inne zbory też złupiłem. I on stoi dumny, on dumny z tego jest. W majtkach ludzie by wyszli. Czemu? Bo ja wiem, jak działa klucz pod tytułem dawać. Co to jest za klucz? Jak działa ten klucz? To są klucze Dawidowe. To są inne rzeczy. To się inaczej otwiera. Rozumiesz, o co chodzi? Normalnie się zamyka w prawo, u Boga się zamyka w lewo. I na odwrót, bo On jest święty, jak i inny. Cały świat działa jak grabie. Do siebie, do siebie. A Bóg mówi... Mam inną technikę. Od siebie, od siebie, od siebie. Boże, a skąd będą pieniądze? Nie twój zasmarkany interes. Ty się zajmij tym, żeby od siebie. Namaszczenie od siebie. Namaszczenie dawania. A ja się zajmę tym, żeby w to miejsce płynęły do ciebie wszelkie dobra. A ja się zajmę. Oddaj bluzę, dostaniesz 10. Patrzyłeś w szafę, miałeś krótkie spodenki. Zobacz, co jest dzisiaj. Otwierasz, kurczę, komórki, a tam Mercedes stoi. Rozumiesz, o co chodzi? Otwierasz te rzeczy. Jak wyszedłeś z więzienia? Jak żeś ty wyglądał? Jak Norbert jak wyszedł z pudła, on wyglądał jak półtora nieszczęścia. On stał w tej swojej skórze takiej, taką samą mieliśmy taką skórę, te kurtki ze świńskiej skóry takie dotąd były, guziki trzy zapinane. Wiecie, to wszyscy przestępcy je nosili, wiesz, o co chodzi. Stał, wyszedł w ogóle, wiesz, no człowiek ze szmulek, no kurczę, wiesz, o co chodzi. No to, o czym tu mówić, nie? Jestem, no. Wiesz, tu 15 lat więzienia, tamto, wiesz, o co chodzi. No kurczę, no nic nie miał za co umrzeć. Uwierzył w Boga. Uwierzył w Boga. W Boga, który zaopatruje, który powiedział, wskaże ci drogę. Na tej drodze głupi nie zbłądzi. Na tej drodze są skarby. Wskaże ci drogę. Wszystko, co robimy, przybiera dokładnie taki obrót, jak wierzymy. Jeśli wierzymy w to, że dawanie będzie nam przynosiło zwrot, to będzie nam przynosiło zwrot. Gdy wierzysz, że dawanie jest cenniejsze niż branie, to branie pojawi się automatycznie. Bo pierwsze, silniejsze, otworzy drzwi dla drugiego, słabszego. Bo mniejszy od większego bierze błogosławieństwo. Chcesz pobłogosławić swoje branie? To pobłogosław je dawaniem. Bo mniejszy od większego bierze błogosławieństwo. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Dawać. Namaszczenie dawać jest większe. Namaszczenie brać jest mniejsze. Żeby teraz mieć, to trzeba podejść pod namaszczenie dawać, aby dawać położyło na ciebie swoje święte ręce i uwolniło namaszczenie. Wtedy co się pojawia? Branie maksymalne. Rozumiesz? Płynie z ciebie to wszystko. To płynie z ciebie. Z ciebie wychodzi dawanie i to dawanie wymyśla branie. Branie zaczyna się pojawiać raptem z różnych miejsc, z różnych sytuacji. Ktoś powie, jak to będzie? Nieważne, jak będzie. Ważne, że będzie dużo. Ważne, że mój kielich przeleje się. Ja nie wiem, jak się przeleje mój kielich. A co to mnie obchodzi? Czy na prawo, czy na lewo? Wiesz, o co chodzi? Co to za różnica? To jak w tym kabarecie, jak ze świnią w rzeźni. Świnia, prąd, bzd. Na prawo padnie, na lewo, jaka różnica? Żadna. Jaka różnica, którą stroną kielicha się wyleje? Jaka różnica, którędy przyjdzie myśl?
czy przez człowieka, czy przez Boga, czy przez książkę, czy przez YouTube, czy przez doświadczenie, co nas to interesuje? Ważne jest co? Ważny jest sukces finansowy, ważny jest koniec rzeczy. Większą rzeczą jest koniec rzeczy niż początek. Lepszy jest koniec rzeczy niż początek. Hebrajczyków 7:7. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego bierze błogosławieństwo. Rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego. Branie bierze błogosławieństwo oddawania. Dawanie jest pierwsze, dawanie jest silniejsze, dawanie jest większe, dawanie błogosławi. Rozumiesz? Branie to skutek, branie to wypłata. Dawanie to inwestycja. Również czasem swoim płać dziesięciny, tak jak ci powiedziałem. Posłuchaj, wiecie co robią biznesmeni chrześcijańscy w Stanach z grupy biznesmenów pełnej Ewangelii? Oddają dziesięcinę z każdej godziny. Jeżeli godzina ma 60 minut, to ci ludzie rozumieją, że powinni się przynajmniej 6 minut modlić dziennie. W ciągu jednej godziny. Oni żyją świadomie. Żyją świadomie. Godzina ma 60 minut. Ludzie sobie nastawiają budziki. Co godzinę. Cyk. 6 minut modlitwy. 6 minut. Następna godzina. Rozumiesz, o co chodzi? Dziesięcina z godzin jest oddawana. Potem się chrześcijanie mówią, jak oni to robią? Tak jak ich Kenneth Hagin nauczył. Rozumiesz? Tak jak ich Kenneth Hagin nauczył, tak robią. Oddają dziesięcinę z godzin. Jak śpią 8 godzin, to sobie wyliczają, ile powinni się modlić tego dnia. A w ciągu dnia modlą się w każdej godzinie. Ktoś mówi, wow. Ale potem są takie akcje. Jest świadectwo, że dwóch biznesmenów pełnej Ewangelii jechało na spotkanie. Przejechali kobietę, przejechali ją samochodem. Drogim samochodem ją przejechali. Rozumiecie, o co chodzi? Wyszli z samochodu, zobaczyli, nie żyje. Jeden wziął telefon i dzwoni. Normalnie, no, musi przyjechać policja i tak dalej, no nie? A drugi już się modlił. O co? O wskrzeszenie. Bo oni chodzili i chodzą. Wiecie, że ten ruch biznesmenów pełnej Ewangelii to jest jeden z najbardziej uduchowionych ruchów, jaki funkcjonuje w ogóle? Ktoś powiedział, ty to przecież ludzie robiący pieniądze, ale robiący pieniądze przez co? Przez moc Ducha Świętego. Przez to robią pieniądze. Są duchowi. To duchowi ludzie. Rozumiesz? Tylko, że większość chrześcijaństwa tego nie trybi. Większość chrześcijaństwa żyje mentalnością żebraka. Ciągle chcą, żeby ktoś im coś dał. Większość życia są puści w ryj i chcą, żeby ciągle im ktoś coś dał, żeby dał im przetrwać. Pomóż mi przetrwać. Proszę Cię, pomóż mi przetrwać. Pomóż, mogę, bo bardzo Cię proszę. Jesteśmy braćmi. Pomóż mi przetrwać. Umieram. Przed nabożeństwem, na nabożeństwie, no może mniej na nabożeństwie umieram, tak do połowy umieram. Rozumiesz? I umieram po nabożeństwie. A w tygodniu najbardziej umieram. Rozumiesz? Jeżeli twój dzień trwa 16 godzin, twój dzień pracy trwa 16 godzin, tak powiem, życia takiego aktywnego, 16 godzin dziennie, to 1,5 godziny dziennie, gdybyś poświęcił na modlitwę z tych 16 godzin, rozumiesz? Ty wiesz, co ty byś osiągnął w życiu? Gdybyś ty z 16 godzin oddał dziesięcinę, gdybyś z tych 16 godzin poświęcił 1,5 godziny na modlitwę, byś powiedział, dobra, zepnę to wszystko tak, rozumiesz, o co chodzi? No okej, okay, dobra, nie zjem w razie czego. Dobra, nie obejrzę telewizji. Dobra, nie zrobię tego. Dobra, zamknę się w pokoju. Dobra, w ogóle pewnych rzeczy nie zrobię. Ja się z dziećmi nie bawiłem.
Zamykałem się w pokoju. Pamiętam, Wiktor w ogóle do pokoju pukał, ja wchodziłem, tata się modli. Łzy mi płynęły, wiecie o co chodzi, bo po ludzku mnie ciągnęło, idź się pobaw z dzieckiem. Idź się pobaw z tym dzieckiem. Idź się pobaw z dzieckiem. Może on ma jakieś sprawy. Pamiętam, klęczę w tym pokoju, modlę się i mówię, Boże, a może jest coś takiego ważnego? Może teraz to jest sprawa, że no muszę gdzieś tam zareagować? A Bóg do mnie mówi tak, pamiętaj o jednej rzeczy. Kiedy ty jesteś przed moim tronem, twoje dzieci są najbezpieczniejsze na świecie. Jeśli ty, ojciec tych dzieci, jesteś przed moim tronem, patrzysz w moją twarz, to twoje dzieci są najbezpieczniejsze na ziemi. Nie kombinuj. I Wiktor się nauczył, że jak tata się modli, to do pokoju się nie wchodzi. Bo się modli. Bo co robi? Inwestuje. On tam inwestuje. To jest czas inwestycji. Bez komputera, bez telefonu, tam jest inwestycja. Ktoś powie, to jest jakieś kurcze szalone. Chodzi o to, żebyś sprawdził, jak to działa. Sprawdziłeś różne rzeczy, okazało się, że nie działają za dobrze. Może sprawdź to. Sprawdź tą technikę. Bo ja ci teraz mówię o technice. To nie ma nic wspólnego ze stanami emocjonalnymi. Nic wspólnego nie ma z tym. To jest kwestia wiary w Boże prawdy. Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Im więcej dajesz, tym więcej dostajesz. Podobne przyciąga podobne. Dajesz pieniądze, dostaniesz pieniądze. Dajesz pieniądze, dostaniesz pieniądze. Dajesz czas, dostaniesz czas. Wchodzisz z własną szkodą w realizację relacji z innymi ludźmi, otrzymasz relacje z innymi ludźmi. Śmiejesz się z głupich żartów innych ludzi, będą się śmiać z twoich głupich żartów nareszcie. Nareszcie powiesz dowcip i się będą śmiać, nareszcie. Bo wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Rozumiesz to? W ogóle rozumiesz? Dasz cukierka, rozumiesz? Dostaniesz bombonierkę. Bombonierkę. Moja mama różne w swoim życiu popełniła błędy. Ale jedną rzecz miała w sobie taką, że ona była dawcą. To był dawca. Ona zawsze miała coś, żeby komuś dać. I od momentu, kiedy ona narodziła się z Bożego Ducha, nigdy nie nastąpiła sytuacja, żeby ona miała jakikolwiek problem finansowy. Powiem więcej, ona łożyła na Królestwo Boże, pomagała innym ludziom, zawsze tak było, nie? Ona zawsze miała, żeby coś komuś dać. Ona zawsze miała cukierka przy sobie, zawsze coś miała. Ona non-stop dawała coś komuś. Się pytałeś coś, ona już daje, ona już dawała. Zapłaciła za to cenę, ale ona dawała i to do niej wracało. Tak dzieliła swój majątek. Miała to dzielone, ona cały czas dawała. Taki był człowiek, nie? Żyła, po prostu żyła sobie i dawała. I kupa ludzi była przez nią pobłogosławionych, a jej nigdy niczego nie brakowało. Rozumiecie? Kiedy dajesz szczerze i z radością, tak? To realizujesz kompletny Boży plan. Nie traktujesz dawania, że ja muszę dać. W ogóle jak ty myślisz, że ty musisz dać, to ty nie rozumiesz tych zasad, o których ja mówię. To jakbyś powiedział, muszę być zdrowy. Wkurzony jestem. Normalnie poleżał w szpitalu człowieku. Jakaś kroplówka, jakaś lewatywa. Coś, rozumiesz o co chodzi? Jakieś piguły, wiesz? Normalnie nie, muszę być zdrowy. Kurczę. Jeżeli dając masz poczucie własnego zubożenia czy straty, to
to nie jest to prawdziwa dziesięcina. Jak odczuwasz stratę, albo straciłem, no muszę dać. Przecież, i potem piszą, albo dzwonią, mówią, pastorze, przecież ja daję, a nie mam pieniędzy. Przecież tyle daję, służę, daję. Ja mówię, to ty po prostu prowadzisz z Bogiem taką, czy twoim zdaniem z Bogiem, tam Boga w tym nie ma w ogóle, nie? Chodzi o to, że ty nie płacisz dziesięcinę. Płacę dziesięcinę! Nie. Dziesięcina to jest coś, co jest dawane przez ciebie z radością i z zadowoleniem. I kiedy dajesz dziesięcinę, to masz poczucie wzbogacenia się, a nie straty. Ty w ogóle tak jakbyś wygrał w totolotka jesteś. Ja dałem pieniądze. Kurczę, dałem pieniądze, znaczy, że ja w ogóle jestem zarobiony. Czemu? Bo daję. To w ogóle, rozumiesz, daj, a jak ktoś, w ogóle no tak, no ja daję, no w ogóle no, to jest napisane, z ubóstwa mego daję. Paweł tak powiedział. Mówię, Paweł stwierdził fakt, że oni byli puści w ryj, a mimo tego dawali wszystko, co mogli. Właśnie przynosili, kurczę, ciuchy, przynosili, kurczę, żarcie, przynosili wszystko, co mogli. Rozumiesz? Mówię, dlatego on powiedział, z ubóstwa. Stwierdził fakt. To nie jest dogmat. Że teraz to tak, ja z ubóstwem, pochwalcie mnie. Bo i tak mam niedużo, taką mam niedużą pensję, ale daję, no daję. O, ciężko jest, ale daję, daję. Ale wiesz. No właśnie, co to jest? Nie dziesięcina, nie wiem, co to jest. Po prostu jakoś jakbyś zgubił kasę. Dla mnie to dobrze, że w koszyku ją zgubisz, nie? To żebyś tam zawsze gub. Jak nie będziesz miał gdzie zgubić, to zgub w koszyku, nie? To dla mnie to nie ma żadnego problemu. Rozumiesz? W ogóle to... Tutaj chodzi o to, że to nie jest dziesięcina. Dziesięcina jest obwarowana konkretnymi zasadami, z radością, z zadowoleniem, z poczuciem wzbogacenia się. Oto dziesięcina. Dziesięcina jest związana ze świadomością tego, czym dziesięcina jest. Rozumiesz? A nie jaki jestem teraz, no w ogóle od pyska se odjąłem, żeby ten kościół, żeby go błogosławić, a nikt mnie tu nie lubi. Z nikim nie mogę się dogadać. To taki, a ja od pyska se odejmuję, kurczę. I ten pastor też taki, się dodzwonić do niego nie można. Człowiek by chciał porozmawiać, nie może, no. A ja se odejmuję. Czego ty narzekasz, kurczę? Wiesz, o co chodzi? Co ty w ogóle, co ty robisz? Bo ja daję. Nie, ty nie dajesz, ty gubisz. A że akurat tu się kręcisz, to tu gubisz. Rozumiesz, o co chodzi? Byś się gdzie indziej kręcił, to byś gubił gdzie indziej. Lepiej zgub tu, niż zgubisz tam w barze na przykład. Dwie stówy, wiesz, to lepiej tutaj zgubić, tak? Lepiej, żebym ja znalazł. Niż, kurczę, jakiś człowieku, rozumiesz, bezbożnik. Kiedy ty masz w ogóle poczucie straty, to idzie dalej, to otwierasz drzwi diabłu. I przyciągasz do siebie niepowodzenie. I tak błogosławieństwo staje się dla ciebie przekleństwem. Wystarczy dawać pieniądze na Królestwo Boże z poczuciem straty, a człowiek zaczyna sam się przeklinać. Otwiera drzwi dla szatana. A więc czy on daje z poczuciem straty, czy on nie daje, to i tak jest zablokowany finansowo. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? I tak ma bloker. I tak ma bloker. Błogosławieństwo zamienia się w przekleństwo. Gdy dajesz dziesięcinę, to dawaj tyle, ile akceptuje twoje serce. Nigdy nie możesz zrobić kroku dalej, ponieważ to ci nic nie da. Rozumiesz? Bo cokolwiek się robi bez przekonania jest grzechem. Ty musisz się przekonać w swoim sercu, że ty robisz prawidłowe rzeczy, że ty robisz rzeczy Boże. Że ty realizujesz Boży plan. Przecież wystarczy ruchem wiary to zrobić. To jest krok wiary. Potem wkładasz pieniądze w ogóle i cytujesz, daję te pieniądze szczerze, a Bóg je dla mnie pomnaża. Amen. W ogóle rozumiesz? Daję te pieniądze szczerze, a Bóg je dla mnie pomnaża. Wpłaciłem, jeszcze do banku wpłaciłem 1000 zł i lokata na bardzo wysokie oprocentowanie.
Rozumiesz? Jak w banku szwajcarskim, którego kurczę prezesem jest Żyd. Postępując w ten sposób, zaszczepiasz sobie myśl o wielkim bogactwie, a twój duch pomnoży je w niezliczony sposób. Także sięgniesz po nie z łatwością. Rozumiesz? Bo to w twoim duchu ta reakcja zwrotna następuje. Ponieważ jest napisane, dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypie w zanadrze wasze. Odmierzą wam taką miarą, jaką wy mierzycie. Ewangelia Łukasza 6,38. To są potężne obietnice Boże. Ludzie ich nie odnoszą do spraw finansowych wielokrotnie. Ja nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem. Ja tutaj w zeszłym tygodniu na środowym nauczaniu, i może już ci z was, którzy przesłuchali, to też wiecie, ja mówiłem, jak wygląda realne spojrzenie na modlitwę, tak zwaną Ojcze Nasz. Którędy to w ogóle idzie. Przesłuchaj tego, jak jeszcze tego nie słuchałeś. Dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie, a będzie wam dane. Jaką miarą? Natłoczoną, natrzęsioną, wiesz o co chodzi, niezubożoną. Ja pamiętam, w więzieniu były wielkie różnice między tak zwanymi pierwszy raz karanymi a recydywistami. Tam jedną z rzeczy, którymi się płaciło, była herbata. Herbata w wysokim stężeniu, czyli tak zwany czaj, powoduje okresowy stan euforyczny pod tytułem podniesienie ciśnienia i przez chwilę człowiek myśli, że jest na wolności. Bo dobrze mu się rozmawia z kolegą, którego normalnie nie znosi. Tak działa kofeina, teina, czyli jak tam to zwał. I teraz no, rozliczają się w czymś. Ile tam pudełko od zapałek to była miarka. Miarka. Ile tam kosztuje to? No tyle miarek mi daj. I to było ciekawe. Pierwszy raz karani, oni jeszcze nie rozumieli, że w więzieniu panuje chciwość. Chciwość jest królem tego terenu. Bo tam ludzie siedzą przez co? Przez chciwość. Tam chciwość to jest główny duch w więzieniach. To jak on dawał ci herbatę, taki mało lat, no nie? To on brał tą pudełko od zapałek i tak brał, łup, i ci tam z górką taką nasypywał. Z górką nasypywał. Recydywista. Drugie otworzenie. Recydywista zdominowany przez duchy chciwości, duchy ubóstwa, tudzież inne zespoły demoniczne. Kiedy robił interes, on też dawał w tych pudełeczkach, no nie? Po zapałkach. Tylko o co chodziło? Recydywista brał, pamiętaj, bardzo ważne. Różnica między pierwszy raz karanym a recydywistą była taka, że pierwszy raz karany trzymał pudełko od zapałek w ten sposób. Recydywista zaś z kciukiem w środku. To było normalne. Nabierając, wyrównywał. Nadwyżka spadała z powrotem do jego torby. Oszczędność również na kciuku. Pamiętajmy, to jest mniej więcej 20% tego pudełka. I on mierzył. Wielka była różnica między tym, co dał małolat, a tym, co dał stary recydywista. Tu jest napisane. Dawajcie, a będzie wam dane miarą dobrą, natłoczoną. Natłoczoną. Rozumiesz, o co chodzi? Miarą dobrą. Wielką miarą. Ponad to, co ty w ogóle myślisz, że możesz dostać z powrotem. Ponad to. Ponad to. Taka jest obietnica Boża. Pytanie, czy chcesz tego? Czy takie rzeczy cię interesują? Czy interesuje cię tego rodzaju zarabianie pieniędzy w życiu? Czy cię nie interesuje? Czy masz inną koncepcję? Siejąc szczerze w królestwo, siejesz w swojego ducha. A siejąc swojego ducha, zbierasz wszystko ze świata materialnego. Twój duch, to jest w ogóle ciekawa rzecz, to jest konstrukcja połączona, które łączy niebo i ziemię. Stosując zasadę Bożą, zasadę niebiańską, rozumiesz? Uwalniasz energię przez swojego ducha, aby zaczerpnąć z rzeczywistości materialnej. Tak działa ten mechanizm. Góra, dół. Góra, dół. Tak działa nasz duch.
Inwestycja, zwrot, inwestycja, zwrot, inwestycja, zwrot. I tak przez cały czas. Tylko trzeba w to wierzyć. Rozumiecie? Głoszę do 15 po drugiej. Dłużej nie. Płać regularnie i bezinteresownie w miejsce królestwa, w którym żyjesz. Czasami ludzie mówią, ja płacę tam w służbę pastora Benychina. Ja mówię, ty widziałeś raz? Oprócz YouTube'a. No widziałem, byłem tam w Australii, czy tam byłem. Teraz będę widział, bo tam przyjeżdża do nas też tutaj. Zobaczę. A podatki w jakim kraju płacisz? Gdzie twoja firma jest założona? No, moja firma jest założona, nie wiem, w Polsce. No, płacisz podatki w Polsce. Jak w Anglii, to w Anglii. Jak gdzie indziej, to gdzie indziej. Nie chcesz płacić w Polsce podatków, to gdzie indziej załóż w ogóle. Rozumiesz? Oni płacili dziesięcinę do miejsca, w którym żyli. Żadnemu plemieniu nie przyszło do głowy, żeby oddać swoje 10% dóbr. Jestem Filistyńczykiem, rozumiesz? Idę oddam Midianitom. Przecież by go, kurczę, człowieku zleli tam w kraju. Jakim Midianitom ty tam idziesz zawieść to? No to społeczności tej obok. No tak, bo to było normalne, oni to rozumieli. To było pradawne, pradawne, czy żyjesz w tej wiosce, działasz na rzecz tej wioski. Jak nie, to się wyprowadź z wioski. Będziesz gdzie indziej mieszkał, gdzie indziej będziesz łożył na wioskę. Dając szczere kwoty, które możesz i pragniesz dawać, dajesz solidną dziesięcinę. To jest naprawdę solidna dziesięcina. To jest klucz, którego używasz. Zaczynając z takim podejściem właściwym i dynamicznym, zauważysz sobie coraz większą chęć dawania, a twój dochód wzrośnie nadzwyczaj szybko. Szybko wzrośnie dochód. Będzie szybko wzrastał dochód. To nie znaczy, że ty będziesz znajdował pieniądze, chociaż też może tak być, ale to nie tak się zarabia. Nie zarabia się przez znajdowanie pieniędzy na ulicy. To nie tak, nie. Twój dar ofiarowany z radością jest realnym błogosławieństwem, które twój duch pomnoży tysiąckrotnie. Takie jest Boże prawo. To się w tobie pomnaża. Pomnaża się w tobie. Ja w ogóle ludziom mówię, mówię, człowieku, na przykład, nie wiem, ktoś choruje, nie może przyjąć uzdrowienia, kurczę, no nie mogę, przez tyle, no nie mogę tego uzdrowienia przyjąć, nie mogę. Co mam zrobić? I czasami przychodzą do mnie ludzie, ja mówię, wiesz co, jest ostatnia deska ratunku dla ciebie, no. Co? Zacznij uzdrawiać chorych. Jak to? Mówię, no zajmij się uzdrawianiem chorych. Mówię, w ogóle wierzysz w uzdrowienie? No wierzę, ale tak u siebie to zawsze mam najtrudniej. Mówię, dobrze, to zacznij masowo uzdrawiać chorych. Zacznij uzdrawiać chorych. Potem raptem ten człowiek mówi, ty jakoś, ja mówię, co, już nie czujesz, nie pamiętasz. Raptem ci zniknęło. Czemu? Zaczął dawać dziesięcinę i tego samego rodzaju zwrot przed do jego życia. No kurczę, to są prawa. Przecież pamiętam, jak Agata miała nowotwór w piersi. Jakby cię to, ktoś widział to od środka, jak to w naszej rodzinie wyglądało, to powiedział, no to jest w ogóle jakieś chore. Ona tu opuchnięta, jeszcze tam jakieś tu opatrunki, wszystko. No i co, ale na ewangelizację jedziemy, ale w Polskie. Przecież ona się piersią bolała, coś tam jej wyciekało z tej piersi, a ona chodziła i się modliła o chorych. Ludzie wychodzili do modlitwy, ona się modliła o chorych. My nie spuściliśmy stonu na 5 minut. Nie było odłożonej ewangelizacji. Nie było odłożonych służb. Nie było takich rzeczy. Nie było. Była płacona dziesięcina, dwudziestina, trzydziestina, czterdziestina. Skutek był jaki? Zawsze był zwrot. Zawsze był zwrot. Rozumiesz? Bo takie są prawa Boże. I to nie było na zasadach, muszę to robić. Nie, nie musisz. Po prostu to jest nasze życie. Po prostu nie mamy innego życia. Po
prostu wstajemy rano i idziemy szerzyć Królestwo Boże. Po prostu. Takie jest nasze życie, bo weszliśmy do tego klubu. Rozumiesz? To będziemy płacić za ten klub teraz. Nikt nas tu nie trzyma, jesteśmy tu dobrowolnie i będziemy teraz płacić za to. Pieniędzmi, czasem, energią, wszystkim będziemy płacić. Bo to ekskluzywny klub. Tu się chodzi z głową podniesioną. Rozumiesz, o co chodzi? Twój dar ofiarny, dawany z radością, zawsze przyniesie Ci błogosławieństwo. Zgodnie z Biblią, dziesięcina nie jest, to nie jest dawanie pieniędzy na cele charytatywne. Ludzie mówią, ja na charytatywne cele będę dawał teraz. To nie ma z tym nic wspólnego, to nie jest dziesięcina. Chcesz dawać na cele charytatywne, dawaj. Chcesz dawać biednym, dawaj. Siedzi gdzieś tam, kurczę, jakiś żebra, chcesz mu dać, daj. Tylko to nie jest dziesięcina. Dziesięcina jest ściśle związana z ideą, rozumiesz, z naczelną ideą, która kieruje twoim życiem. Naczelna idea, coś, co napędza twoje życie. Rozumiesz? Coś, co jest stymulantem twojego życia. Dziesięcina ma być płacona na szerzenie prawd Bożych przez instytucje, które cię duchowo wspierają i inspirują. Tam się płaci dziesięcinę. Na instytucje duchowe, które cię wspierają, rozumiesz, w których funkcjonujesz. To cię ma wspierać. Pamiętaj, to ma ciebie wspierać. A tam i tam, gdzie jesteś, to ma być dla ciebie wsparcie duchowe, modlitewne, wszelakie. To jest twój organizm, w którym żyjesz. Inwestujesz w swój organizm. Tak jak żywisz siebie, rozumiesz, siebie, nie żywisz. Bo idę coś zjeść i poszedł sąsiadowi, zrobił śniadanie. Wiesz, o co chodzi? Nie, no, co sobie zrobisz śniadanie, tak? Bo ja chcę coś zjeść, ja chcę coś zjeść. Inwestuję w siebie, inwestuję w swoją wspólnotę, w mój dom. Tu rosnę, tu się rozwijam, tu, kurczę, rozumiesz, się buduję. Dajesz tam, gdzie się karmisz, gdzie jest głoszona prawda Boża do twojego życia. Gdy dajesz dziesięcinę, to spodziewaj się zwrotu. Pamiętaj, musisz spodziewać się zwrotu. Oczekuj w zamian tego, co obiecał ci Bóg. Rozumiesz, że ty musisz tego oczekiwać? Ludzie często w ogóle nie mają zaspokojenia finansowego, bo oni nie oczekują. Oni mówią, daję. O, daję, w ogóle daję. A czy oczekujesz zwrotu? To jest kolejna patologia wśród chrześcijan. Już przeszli tą granicę, dają szczerze, dają z radością, rozumiesz, wszystko okej. Oni wiedzą, że dają w dobre miejsce, błogosławią to miejsce, ale mają bloker pod tytułem nie oczekuję zwrotu. No ale dlaczego? To przecież jest grzech. No bo Bóg powiedział, żebyś oczekiwał zwrotu. Ja nie rozumiem, no. No dlaczego nie oczekujesz zwrotu? No jak? Przecież ci obiecał. Ludzie myślą, że mogą być świętsi niż Bóg. Jak Bóg powiedział, że ci odpłaci, to się puka do nieba. Miałeś odpłacić. Fajne jest, że on się nigdy nie spóźnia, wiecie. Ale masa chrześcijan nie ma zwrotów, dlatego że nie spodziewają się zwrotów. Posłuchaj, wiara to pewność tego, czego się spodziewasz. Przecież jeśli nie spodziewasz się zwrotu, to znaczy, że nie wierzysz w moc dziesięciny. Masz zachwianie na poziomie wiary. Trzeba wierzyć, że się dostanie zwrot finansowy. Ponieważ, prosta modlitwa, ponieważ ułożę pieniądze na królestwo Twoje, Panie, to dziękuję Ci za zwrot materialny, który jest potężny. Ty to powiedziałeś i ty dotrzymasz słowa. Już nigdy nie będę miał podejścia filantropa. Rozumiesz, o co chodzi? Filantrop chrześcijański. Dałem w ogóle. Prawica nie wie, co robi lewica. Dam z boku. Nikt nie będzie wiedział. W ogóle dałem. Dałem. Rozumiesz, o co chodzi? A czego się spodziewasz? Niczego.
Niczego. Pan wie. Uszanuj Pana! Uszanuj Twojego Boga! Zegnij kolana przed Twoim Bogiem! Zgięcie kolan przed Bogiem to jest uznanie Jego prawd. Nie bądź humanistą. Rozumiesz, ten duch humanizmu to jest szeroki, kurczę, rozumiesz, jak może. Ja nie spodziewam się zwrotu, ja się spodziewam. A ja się właśnie spodziewam, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Żebym ja w ogóle mógł wierzyć, to ja się muszę czegoś spodziewać. Spodziewam się właśnie. Bardzo różnych rzeczy się spodziewam. Bardzo mam poukładane te rzeczy, których ja się spodziewam. Jedne są wieczne, inne są doczesne. Mam je, kurczę, bo ja się ich spodziewam właśnie. I nie będę zawiedziony, bo Bóg powiedział tak i tak. Ja stosuję do tego tą zasadę. Pamiętaj, co zradzasz w sobie, to się stanie. Zwróć w sobie nadzieję zwrotu. Będzie zwrot. Spokutuj z bycia chrześcijańskim filantropem. Powiedz, Boże, przepraszam Cię, bo ja dawałem i się nie spodziewałem zwrotu. Zmiłuj się nade mną. W ogóle naprawdę ostatni raz to mi się zdarzyło. Ty powiedziałeś, że będę miał zwrot. Od dzisiejszego dnia oczekuję potężnego zwrotu. Będę coraz więcej dawał i będę miał od Ciebie coraz większy zwrot. Rodzi się to teraz w moim duchu. Z mojego ducha uwalnia się to na zewnątrz. Z mojego ducha płyną w ogóle potężne wody, które będą zagarniać skarby dla mojego życia. Bo jestem godzien. Jestem godzien. Jestem godzien. Ktoś, kto nie umie powiedzieć przed Bogiem prosto w Jego twarz. Jestem godzien tego. Jestem godzien tego. Jestem godzien bogactwa. Jestem godzien, bo Twój Syn Jezus za to zapłacił. Drogoście bowiem kupieni. Rozumiesz, ile Ty kosztujesz, Jacek? Teraz zrozum, ile kosztujesz. Bardzo ważne to jest do Ciebie, bo myślę o Tobie od wczoraj. Ile kosztujesz? Ile kosztujesz? To ważne, żebyś zrozumiał, ile Ty kosztujesz. Rozumiesz? Poczucie własnej wartości, wysokie poczucie własnej wartości, tak? To jest w ogóle Twój obowiązek wobec Boga. Rozumiesz? Ja nieraz o tym mówię. Łaska jest obecnym prawem. A więc sformułowanie należy mi się jest bardzo na miejscu. Należy ci się zwrot. Żaden człowiek nie robi inwestycji z myślą, że nie będzie miał zwrotu. Żaden rolnik nie sieje myśląc, tam zasieję dzisiaj, naoram się, nabronuję, zasieję. Tam będzie, to będzie. Nie, to trzeba będzie umrzeć. Wiesz, o co chodzi? On się spodziewa zwrotu. On czeka na ten zwrot. On czeka, aż to wzrośnie. Przychodzi, patrzy, wzrosło. Rozumiesz? Spodziewa się zwrotu. To tak jak jest w ogóle z miłością. Niektórzy ludzie to w ogóle żyją w związkach i mają w głowie taką historię, że oni, że będę kochał i nieważne, czy on mnie będzie kochał, czy tam ona mnie będzie kochać. Ja będę kochał. Mówię, jesteś przytomny w ogóle? A gdzie tak jest napisane? Co ty w ogóle wykraczyłeś? Przecież chodzi tylko o to, że się boisz samotności. Weź, powiedz Bogu, boję się samotności. Boję się, że nie poradzę sobie finansowo, boję się samotności, boję się tego, boję się tamtego. Przepraszam, że ja się boję, zmiłuj się nade mną. Rozumiesz, o co chodzi? Bo miłość oczekuje zwrotu. Rozumiesz mnie? Ona daje i będzie dawać, ale ona czeka na zwrot. Mówi, kocham Cię i chcę usłyszeć, też Cię kocham. To proste. Ale jest napisane, miłość nie szuka swego. To nie jest szukanie swego, to są prawa duchowe. To nie jest szukanie swego, to są prawa duchowe. To Ci się należy jak psu Buda. Wchodzisz w związek z kimś, rozumiesz? To na kocham jest kocham. Na pragnę jest pragnę. To proste jak drut. Co sieję, to rządź będę. Wchodzę w związek, sieję. Żne.
Rozumiesz? Chciałem powiedzieć dowcip, ale nie powiem. Nie. Nie, bo to powiedzą, że jestem szowinista. A nikt nie będzie mówił na mnie szowinista? Bo ja nie jestem szowinista. Dobra, to jest zagadka. Czym się różni kobieta od drzewa? Od drzewa. Że drzewo... Nie mogę. Dobrze. Patrz, jaka ciekawa. Nie powiem. Innym razem powiem. Bo mam jeszcze 2 minuty głoszenia. Muszę poważne rzeczy robić. Musisz być osobą nastawioną na zwrot, bo inaczej sam się ograbisz. Nie wolno ci się ograbiać. Bo pamiętaj, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A więc ty musisz wierzyć w zwrot. Bo inaczej śmierć przyjdzie. Nie będzie życia, tylko śmierć. A więc nie filantropuj już więcej. Nie spodziewać się zwrotu po daniu dziesięciny, to jak wyjmować z ziemi zasadzone ziarno. To jest tak, jakby rolnik zasiał, a tam potem wykopie. Wiesz, o co chodzi? Nie wykopuj. Nie wykopuj. Czekaj na zwrot. Ziemia i umysł rządzą się podobnymi prawami. Pamiętajcie o tym. Jak chcecie trochę się dowiedzieć o umyśle, to sobie w ogóle popatrzcie, jak funkcjonuje ziemia. Ona musi być orana, ona musi być zasiewana, ona musi być, bo Henia wie, co ty mówię, bo Henia jest rolnikiem tyle lat. Ona wie, jak to działa. Wie, że do ziemi to trzeba w ogóle podchodzić w ogóle w odpowiedni sposób. I właściwie do umysłu się bardzo podobnie podchodzi. Zacznij oczekiwać obfitości, a ona się pojawi. Nie zastępuj dawania dziesięciny pomocą biednym ludziom. Pomaga się im, ale nie za pomocą dziesięciny. Kto pomaga ubogiemu, pożycza Bogu, a zwroty potem są w niebie. I to jest fajna sprawa, rozumiesz? Ale nie myl tego z dziesięciną. To nie jest dziesięcina. To nie jest dziesięcina. Jeżeli chcesz użyć mechanizmu dziesięciny do pomagania biednym, to daj im swój czas, aby ich nauczyć, jak wierzy się o wyjście z biedy. Chcesz pomóc biednemu za pomocą dziesięciny? Daj mu czas. On stoi, kurczę, wiesz co, potrzebuje tam pieniędzy, a ty powiesz, wiesz co, chodź, ja ci zrobię szkolenie. Weź go, idź z nim do kawiarni i powiedz, słuchaj, mam 30 minut. I 30 minut zrób szkolenie temu człowiekowi. Zrób temu ubogiemu człowiekowi szkolenie. Zapłać za kawkę, rozumiesz? A grosza mu nie daj. Szkolenie mu zrób. Rozumiesz? Jak dasz, to też będzie okej. Okay, tylko z innej puli weźmiesz i w innym czasie. Chcesz dziesięcinę zastosować, bo dziesięcinę się stosuje. Zrób mu szkolenie. Jak nie być biednym? Rozumiesz? Bez, ja ci pokażę. Tutaj na Targowej jest Fundacja Otwarte Drzwi. Pójdziesz do tej fundacji, Targowa 81. Pójdziesz do tej fundacji, tam jest taka duża ściana z informacjami, gdzie można dostać pracę. Nawet kretyni tam dostają pracę, inwalidzi dostają pracę. Są do dyspozycji telefony, są do dyspozycji komputery, faksy, wszystko jest za free, za free. Naprawdę? A ja żebrałem tam niedaleko. Ja mówię, no, to już cię nauczyłem teraz, co masz zrobić na Targowej 82.